Boże, Ewelina Wiśniewska, rozpoczynamy informację dnia. Polska sprzeciwia się większemu wykorzystaniu przez Gazprom gazociągu Opal, czyli lądowej odnogi Nord Stream. Decyzję w tej sprawie ma wydać Komisja Europejska. Polska zdecydowanie sprzeciwia się budowie gazociągu Nord Stream. Do polskiego nie w tej sprawie dołączają się kolejne kraje. Co więcej, Komisja Europejska wydała stanowisko, które wyraźnie mówi, że Nord Stream to projekt polityczny, a nie biznesowy, tak jak próbują przekonywać Niemcy. Komisja musi jednak zająć jasne stanowisko, co dalej z tą inwestycją. Czekamy w tej chwili na reakcję Komisji Europejskiej. Przypomnę, że wcześniej państwa Grupy Wyszehradzkiej, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej również w sprawie Nord Stream 2 zablokowania tej inwestycji rozesłali pismo. Na pewno te działania będziemy kontynuowali aż do skutku. To znaczy dla Polski, w rozumieniu bezpieczeństwa Polski i Europy jest to, ażeby ta inwestycja nie była realizowana. Pojawił się jednak kolejny problem. Chodzi o zwiększenie wykorzystania przez Gazprom gazociągu Opal, czyli lądowej odnogi Nord Streamu. Będziemy zdecydowanie protestować i podejmować wszystkie możliwe kroki, które będą sprzeciwiać się realizacji tej inwestycji. Tutaj jest nam potrzebna zdecydowana postawa państw członkowskich i tak jak powiedziałem wcześniej, jest wokół Nord Stream przeciwników realizacji tej inwestycji coraz większa grupa państw. Na grudniowym szczycie będzie oczywiście również ta kwestia podejmowana. Komisja Europejska ma w najbliższych dniach wydać decyzję w sprawie wniosku rosyjskiego Gazpromu o zezwolenie na zwiększenie wykorzystania przepustowości gazociągu Opal. Już w maju na 100% wykorzystanie przepustowości gazociągu biegnącego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej zgodziła się Niemiecka Federalna Agencja do spraw sieci. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo alarmuje, że zapowiadane decyzje Komisji Europejskiej stanowią zagrożenie dla dostaw gazu w naszej części Europy. Według nieoficjalnych informacji w zamian za zgodę na zwiększenie przepustowości Opalu Rosjanie mieliby się zobowiązać, że zgodzą się na przedłużenie tranzytu gazu przez Ukrainę po 2019 roku. Przy prywatyzacji PKP Energetyka doszło do nieprawidłowości, alarmuje prezes PKP Mirosław Pawłowski. Do sądu trafił już wniosek o unieważnienie przetargu. PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK. Zajmuje się także utrzymaniem i modernizacją urządzeń elektrycznej trakcji kolejowej. We wrześniu 2015 roku Polskie Koleje Państwowe sprzedały 100% akcji PKP Energetyka spółce Carival Investments należącej do funduszu CVC Capital Partners. Nowe władze PKP dokonały szczegółowej analizy tej transakcji. W świetle prawa nie można bowiem sprzedać strategicznej infrastruktury kolejowej. W tym przypadku były to podstacje trakcyjne, które zasilają w energię elektryczną trakcję kolejową. Wątpliwości wzbudził także sam tryb prywatyzacji. Jednemu z podmiotów przyznano bowiem wyłączność negocjacyjną. Prezes PKP Mirosław Pawłowski podkreśla, że negocjacje nie były transparentne. W związku z tym do sądu trafił pozew o ustalenie, że umowa sprzedaży akcji PKP Energetyki jest bezwzględnie nieważna. Na polskich drogach rusza akcja Znicz. Policjanci apelują więc do kierowców o ostrożność, dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu i zwracanie uwagi na pieszych. Akcja potrwa do 2 listopada. Jak co roku w związku ze Świętem Wszystkich Świętych w okolicach cmentarzy na terenach wyjazdowych i wjazdowych do miast będzie więcej policjantów. Kierowcy powinni spodziewać się kontroli prędkości i stanu technicznego aut. Na ich pobłażliwość nie będą mogli liczyć ci, którzy prowadzą samochód będąc pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze będą też szczególnie przy cmentarzach kierować ruchem. Z danych policji wynika, że właśnie okres jesienny przejściowy jest najbardziej tragiczny na drogach. Wtedy też ginie najwięcej pieszych. Policjanci apelują, by pamiętać o szybko zapadającym zmierzchu, nosić elementy odblaskowe lub latarki. Zgodnie z prawem piesi są zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. Jeśli tego nie zrobią, mogą być ukarani mandatem. Policjanci przypominają również, że jak co roku w rejonie cmentarzy będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Chodzi głównie o to, aby nie jechać na pamięć, tylko stosować się do znaków drogowych. W ubiegłym roku Dzień Wszystkich Świętych przypadał w weekend. W ciągu 3 dni doszło wtedy do 225 wypadków. Zginęło w nich 30 osób, a 265 zostało rannych. Dziś w Tauron Arenie Kraków odbędzie się pierwsze spotkanie po Światowych Dniach Młodzieży. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
Wybór miejsca nie jest przypadkowy. To właśnie Tauron Arena była miejscem spotkania wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Teraz znów ma tu być czuć ducha wspólnoty i modlitwy. Wszystko dzięki spotkaniu Are You Ready? Yes. To będzie spotkanie, które będzie chciało wyjść od tego, co otrzymaliśmy, czego doświadczyliśmy w Krakowie, w naszej diecezji jako Kościół podczas Światowych Dni Młodzieży i pójść dalej, czyli zobaczyć, w jaki sposób to może zmienić nas, nasze serca, i później dalej, w jaki sposób może to wpłynąć na cały Kościół. Mówi Antoni Tompolski, koordynator spotkania. Spotkanie w Tauron Arenie rozpocznie się o godzinie 17. W programie m.in. świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży, koncert zespołu Nie ma go tu i wspólna Eucharystia, mówi ksiądz Rafał Marciak. Chcę posłuchać siebie, chcę posłuchać, co ma nam w duszy gra, co, czym zostaliśmy obdarowani, opisać to i wspólnie się pomodlić. Jak mówi ksiądz biskup Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski, piątkowe spotkanie ma podtrzymać i umocnić to dobro, które otrzymaliśmy od Boga w czasie Światowych Dni Młodzieży. Idzie o to, żeby te wszystkie miejsca, te wszystkie doświadczenia zebrać i opisać. Wtedy się okaże, że to, co tu się działo, to nie tylko sympatyczne spotkanie młodych ludzi w jakiejś wielkiej przyjaźni dla siebie, akceptacji, to wszystko prawda, ale też świetne doświadczenie Kościoła i to, w jaki sposób się Kościół buduje naprawdę. Mobilizacja wśród młodych jest duża, tym bardziej, że piątkowe wydarzenie to dopiero początek inicjatyw, które mają ponownie przyciągnąć i zjednoczyć młodych uczestników tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. Kolejnymi punktami kontynuacji Światowych Dni Młodzieży pod wspólnym hasłem Światowe Dni Młodzieży jesteśmy razem będą dziękczynno-uwielbieniowy koncert, który będzie miał miejsce 13 listopada w Tauron Arenie w Krakowie oraz rekolekcje Ogień dla nas i całego świata, które odbędą się 26 listopada w Łagiewnikach. Państwa Unii Europejskiej otwierają drogę do podpisania umowy handlowej z Kanadą. Wczoraj ambasadorowie państw krajów wspólnoty Unii Europejskiej zaakceptowali wypracowaną w belgijskich negocjacjach deklarację w sprawie CETA. Dziś ma się odbyć procedura pisemna, która ma formalnie umożliwić podpisanie umowy. O porozumienie w sprawie CETA nie było łatwo. W takich okolicznościach nie możemy powiedzieć tak, ale jesteśmy gotowi na dyskusję. Mówił jeszcze w poniedziałek premier Walonii, która blokowała możliwość podpisania umowy z Kanadą. Władze tego francuskojęzycznego regionu Belgii chciały uzyskać gwarancje, które by uchroniły jej gospodarkę przed niepożądanymi konsekwencjami. Chodziło głównie o mechanizm arbitrażu, czyli występowania inwestorów przeciwko państwu, obniżenie standardów socjalnych, żywnościowych i środowiskowych i niskiej ochrony rynku Unii Europejskiej przed amerykańskimi korporacjami mającymi siedziby w Kanadzie. Jest to kraj biedny, region stosunkowo biedniejszy niż reszta Belgii, ale właśnie obawiając się tego, że zostanie zdominowany przez wymianę handlową i tanią żywność z Kanady, importowanej z Kanady, no podjął próbę jakby ograniczenia tej możliwości przy regulacji tej umowy, wykorzystując wewnątrz belgijskie regulacje. Po długich negocjacjach Walonia otrzymała rękojmie. Walonia jest bardzo szczęśliwa, że nasze żądania zostały wysłuchane. Premier Walonii podkreślał, że to porozumienie jest ważne nie tylko dla samej Walonii, ale całej Europy. Zawarte porozumienie otwiera drogę do podpisania CETA. Mamy porozumienie w sprawie tekstu, który pokazuje belgijską propozycję. Przekazaliśmy tę wiadomość do Unii Europejskiej i szefa Rady Europejskiej, by do piątku możliwe było podpisanie umowy o wolnym handlu z Kanadą. To na pewno nie jest umowa naszych marzeń, ale to jest też umowa, która dzięki temu, że zadbaliśmy o to w Polsce, a żeby były duże gwarancje dla interesu polskiego państwa, która będzie umową bardziej w opinii polskiego rządu, również i parlamentu, bo przypomnę, że parlament polski przyjął stosowną uchwałę
dotyczącą przyjęcia umowy CETA, która będzie bardziej gwarantowała interesy polskie niż do tej pory istniejące umowy pomiędzy Polską a Kanadą. Ostateczna ratyfikacja będzie należeć do parlamentów krajów unijnych i Kanady. Jakiekolwiek decyzje, które będą zapadały dotyczące tej umowy w Polsce, muszą być ratyfikowane większością 2/3 głosów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zabezpieczenie i na pewno nigdy nie będzie zgody polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby wprowadzać rozwiązania, które byłyby niekorzystne dla Polski. Spór wokół CETA wyraźnie pokazuje, jak podkreślała premier Beata Szydło, że w Unii Europejskiej mamy poważny kryzys. Już niespełna 12 dni dzieli Amerykanów od wyborów prezydenckich kandydat partii republikańskiej Donald Trump i kandydatka partii demokratycznej Hillary Clinton wciąż zabiegają o głosy swoich wyborców. Jak wynika z ostatnich sondaży, w wyścigu do Białego Domu nadal prowadzi Hillary Clinton. Jednak zdaniem ekspertów sondaże te nie odzwierciedlają rzeczywistości. Jest sporo prawdy w tym, że system medialny, system również sondażowy w dużej mierze jest ustawiony przeciwko kandydatowi republikanów. Dlatego ja bym podchodził do wielu z tych sondaży, które są publikowane w sposób bardzo sceptyczny. Najbardziej prostym miernikiem tego, jaki może być wynik wyborczy, moim zdaniem, są ogromne tłumy na wiecach Donalda Trumpa i mizerne liczby osób, w większości operatorów partii demokratycznej, którzy przybywają na wiece Hillary Clinton. Kandydatki, która w wielu środowiskach ma swoich przeciwników. No to jest twarda feministka, która popiera nawet aborcję w czasie urodzenia. W czasie urodzenia. I ona o tym głośno mówi. Natomiast pan Trump mówi, on jest pro-life. On ma swojego zastępcę, który jest zasłużony w ruchu pro-life. I on mówi, że to jest wyraźna konfrontacja cywilizacyjna. Od tego, na co ludzie postawią, to będziemy mieli. Istnieją jednak obawy, że wybory mogą zostać sfałszowane. W przeciągu kilku ostatnich dni w niektórych gminach w Teksasie odkryto, że maszyny umożliwiające wcześniejsze głosowanie automatycznie wskazywały kandydatkę demokratów jako tą, która została wybrana. Powstaje coraz więcej niepewności co do możliwości fałszowania najbliższych wyborów. Trump to podnosi w ciągu swoich wypowiedzi, szczególnie wypowiedzi, które mają miejsce na dużych wiecach. Zdaniem eksperta Donald Trump, aby zapewnić sobie zwycięstwo, powinien podczas tych ostatnich dni skupić się na trzech aspektach, które pozwoliły mu zajść tak daleko. Powstrzymanie nielegalnej imigracji, powstrzymanie dalszych szkodliwych umów o wolnym handlu, które tak naprawdę szkodzą Ameryce i skończenie z interwencjonizmem wojennym za granicą. To są trzy bardzo kluczowe elementy, które sprawiły, że Trump jest właśnie nowatorskim kandydatem republikańskim, mówiącym innym językiem od poprzednich kandydatów i poprzednich prezydentów. O tym, kto będzie następcą Baracka Obamy, przekonamy się już 8 listopada. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia. W samo południe czekam na Państwa i do zobaczenia. Iwona Kowalska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. W południowych i środkowych regionach zachmurzenie duże i umiarkowane. Na północy całkowite z opadami deszczu. Opady w północnych regionach miejscami intensywne. Przejaśnienia jedynie na południu. Na termometrach od 6 stopni w Białymstoku do 13 we Wrocławiu. Powieje silny i porywisty wiatr z południa i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1024 hektopaskali. A teraz dla Państwa prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.